Tutaj nie ma co przedłużać. Po prostu zaczynajmy, bo tu się będzie działo. Panel podwyższonego ryzyka, wielkie brawa! Może zacznijmy od performance'u. O co chodziło, Alan, że wchodzisz tutaj i coś jara? Wiesz co, został tydzień do, znaczy nawet nie cały, został ostatni Fight Week. Trzeba się wyluzować troszkę. Pozdrawiam Cannabis Bacadami, moich sponsorów, tak, więc to właśnie było CBD, tak więc żeby się wyluzować, żeby nie robić żadnych spin niepotrzebnych. Żeby się po prostu wyluzować. A na pewno jesteś wyluzowany przed spotkaniem z oboma panami? Oczywiście, czyli z jednym, no bo tu ja z jednym, nie z dwoma, tak? No tak, ale to jest konferencja, więc może się trochę dziać. Ja chciałem jeszcze raz zapytać ciebie, Dawid, jaka była twoja reakcja, kiedy dostałeś propozycję tej walki, jeżeli możesz to opowiedzieć wszystkim? Uśmiałem się, po prostu. No tak, ale co powiedziałeś Denisowi, jak ci to powiedział? Dosłownie? Chyba cię pojebało. Ale koniec końców zgodziłeś się na ten pojedynek i chciałem zapytać, z jakiego powodu? No nie wiem, uległem namowie po prostu Denisowi i kolegom i tyle. A ty, Alan, jak bardzo chciałeś tej walki? Wiesz co, tak naprawdę ja już byłem jedną nogą na wakacjach, głową byłem na wakacjach, wróciłem z Krakowa w środę, a w czwartek już byli u mnie włodarze i to jeszcze chyba o 23. Ja mówię, dajcie mi spokój, już robię praktycznie, robię piątą walkę w tym półroczu. Mówię, dajcie mi spokój, proszę was. Ale tym bardziej, że zbieram sobie na mieszkanie takie moje marzenie, tak jak mówiłem, za mało lata, bo mnie nigdy się nie przelewało. I po prostu marzy mi się, żeby kupić to mieszkanie w tym roku i kupię to mieszkanie. Więc to też taka była właśnie taka jedna z... Po części chciałem się przyczynić do jego marzeń. Też o tym pomyślałem. No. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem, jeszcze raz. Że chciał się dorzucić do twoich marzeń, ale powiedz mi, to była dla ciebie jakaś też kwestia, nie wiem, zemsty za to, co się wydarzyło na konferencji? Wiesz, tak naprawdę nie musiałem brać tej walki, ale sporo Heilig się przyczynia do spełnienia mojego, mówię, marzenia za dzieciaka, tak więc w tym roku kupię to mieszkanie. Bardzo miło. Takie pytanie teraz, czy jakby abstrahując od tego twojego marzenia, czy ta więź, która jest między Dawidem a Denisem, w jakiś sposób też na tą walkę wpłynęła i chęć podjęcia jej? Tak jak ja powiedziałem chyba na jeden z wywiadów, czy gdzieś tam, ja nie łączę. Ja mam duży szacunek do pana Dawida, ja nie łączę tych, jak to się mówi, spin, nie łączę tych. Ja mam spinę między Denisem, a panem Dawidem nie mam. Gdzieś tam wyskoczył do mnie ostatnio na tej konferencji. No cóż, wyszło jak wyszło. Obydwoje uderzyli mi gdzieś tam z partyzanta, jak to się mówi. No to cóż, zaproponowali mi walkę, a że ja nie odmawiam, no to ją wziąłem, tak? To też się mówi, wiesz co, krew nie woda i tak po prostu jest. No jest ojciec, jest syn i to... Jak ja bym był pewnie ojcem i zobaczył... Oczywiście, że, no tak, no, wiadomo, no tak, jako ale... pierwszy tam wjechał. Wiesz, Denis wyskoczył z partyzanta, uderzył mnie, padłem na te A co, miałem cię puknąć i Alan, chodź cię uderzę? Ale czy co? Po co w ogóle robiłeś to? Z partyzanta jeszcze. Ale jak z partyzanta? Obrażałeś mnie ale i widzisz, tyle, ale dostałeś papę. Z partyzanta, a co miałem puknąć? Alan, weź się odwróć, cię uderzę, czy co miałem zrobić? No i właśnie, Denis, teraz takie pytanko do ciebie, nie? Dawaj, jeżeli ty byś się... nikt nie rozmawia, on znowu się wpierdalasz w dyskusję. Gdybyś porozmawiać, co? Odwrócił teraz... Nie, on się wierzy, że znowu mu Alan zabierze całe show. Daj im porozmawiać. No i z dwoma załęzami ciężko będzie się przekrzyczeć. Chociaż raz porządnie. Tak myślałem, że nie dacie mi dojść do słowa, ale... to ty przerywasz, nie? Powiem dobra, tak. Dobra, wypowiedź się. Masz swoje minutkę, wypowiedź się, dawaj. Dziękuję, Denis. Proszę jesteś bardzo. Jesteś dobroczyńcą, normalnie mistrzostwo. Po walce też będziesz dziękował. Dobrze. Gdyby odwrócić sytuację, gdybyś ty miał spinę zalane, byście się tam przekomarzali i gdybym ja podszedł do ciebie od tyłu i wywaliłbym ci lepę, to jakbyś mnie nazwał? Kurwo bez honoru i frajerem bez zasad. Tak. Ale kretynie, on miał awanturę z moim ojcem, z moją rodziną, kretynie. Dobrze, wiesz... Pomijamy jesteś to, taki, wiesz. Kurwa, jesteś, nie możesz tego zrozumieć? Jesteś charakterny. Dobrze widziałeś, że tam nie było rękoczynów jakichś tam, ani nic i podszedłeś charakternie, ale uderzyłeś z liścia. Tym razem już w ogóle od tyłu. No, jaki z ciebie jest charakterniak? Co to jest w ogóle, wiesz, za charakterne zachowanie, bić kogoś od tyłu? Nieważne z jakiej sytuacji. Ale powiedz mi, co miałem zrobić? Miałem go puknąć? Weź się, Alan, odwróć się, uderzę, czy co? Nie, na zwyczajniej świecie... Co miałem zrobić? Mogłeś pozostawić to swojemu ojcu. Nie. No. Widzisz, ja jestem tak nauczony, że ojciec dostał nas syn za ojca, kurwa. No tak, i bardzo dobrze. I to no nie, i to, no ty byś to się patrzył, dzieje, jak tak? Ci biją dziecko, ty byś mówił, nie, synek chce mu i poradzi, kurwa. No tak, akurat i co, ktoś by twojego syna... Poczekaj, ktoś by napierdalał twojego syna na ziemi, byś powiedział, ej, weź się odwróć, bo to ci dopiero wypierdolę? Tak byś zrobił, czy co? Nie, wcale bym tak nie zrobił. No właśnie, nawet więc by było... więc chuja, nie pal, kurwa, idioto. No właśnie...
Właśnie i to jest ta różnica między nami, że ja w takiej sytuacji bym tą osobę odciągnął, nie bił go, tylko bym go odciągnął, a ty właśnie z partyzanta odciągnął gościa od swojego syna, by go nie bił, no to widzisz, kurwa, ja bym go rozjebał za to, kurwa. No widzisz. A ty jesteś taka pała, żebyś pozwolił, żeby ktoś na twojego syna pluł i byś go tylko odciągnął, żeby go dalej nie bił. Jeżeli mój syn... To jest taka różnica między nami, mój rozumiesz? Jeżeli moje dziecko podjęłoby równą walkę z kimś po prostu na solówce, no to po a prostu to była solówka? By rozwiązali a to była solówka, to była, szli gdzieś do lasu się umówić na solówkę, czy co? Nie, po prostu była spina słowna między nimi. A ty wbiegłeś od tyłu i zacząłeś bić gościa, nie? No, a bić gościa, generalnie... bić, okej. Okay. Ja troszeczkę inaczej widzę bicie, dotknięcie kogoś, kurwa, ręką. Całkiem inaczej widzisz cały świat. No, słuchaj, mogłem go z pięciu uderzyć, ale otworzyłem rękę. No kurwa, krzywdę mnie chciałem zrobić. W ogóle ty masz piękny światopogląd, nie? I takie spaczone myślenie, nie? Że to jest takie normalne. To jest mój światopogląd, twój jest troszeczkę inny. No tak, no mamy... I się cieszę, że mamy różne światopoglądy. Nie chciałbym być taki jak ty. Ja właśnie mam pytanie. A ja taki właśnie jak ty, uwierz mi. A ja chciałem przypomnieć tylko... Sobie w lustro, ja jestem ciekawy twojego właśnie, jak ty byś zareagował, bo w sensie ja mam trochę mieszane uczucia co do obu stron właściwie. Nie jestem w stanie się ani za jedną, ani za drugą stroną, bo z jednej strony kumam i ma rację z tym, a z drugiej strony też popieram tą stronę. Wiesz co, przede wszystkim ja chciałem przejść teraz do tematu tego, że w wywiadzie, którego później udzielił mi Don Diego, powiedział, że to było zachowanie fra, nie będę kończył, i p. Dlatego mówię, to jest zwykły gość bez jaj, bez... Poczekaj. To jest zwykły gość bez jaj, bez honoru. Bo słuchaj, Alan, jak miałem z Alanem awanturę, potrafi powiedzieć mi w twarz, co mi myśli. A ty? My nie mieliśmy żadnego konfliktu na konferencji. Lekko mi ubliżałeś, było spoko. Nie przekroczyłeś pewnej linii granicy i było spoko. Poszedłeś, kurwa, kondonie jebane na wywiad. Zacząłeś mi ubliżyć od frajerów i od pedałów. Kim ty, kurwa, jesteś, powiedz? W oczy mnie nie potrafisz powiedzieć przy face to face? Po pierwsze. Że jestem frajerem, że jestem pedałem? Po nie masz tyle odwagi, kurwa. Po raz kolejny mówię ci, że najlepiej idzie mówienie, a nie i pisanie, a nie słuchanie, czytanie. Powiedziałem, że zachowałeś się jak frajer, to nie jest jednoznaczne, że jesteś frajerem. Ale skoro jedno was proszę, tak jak było to ostatnio, tak jak Łykaniowski też powiedział, ktoś przy ostatniej konferencji, słowo frajer, żeby nie było używane słowo frajer, dobra, bo to jest naprawdę już coraz bardziej powszechne tutaj wśród młodzieży. To jest takie wyjątkowe słowo, do którego nie można oczywiście mówić, chyba że ktoś na to zasługuje, a zachowanie frajerskie to jest całkowicie coś innego. Żebyście tylko, jakbyście mogli, nie używać tego słowa, dobrze? Diego, kontynuujmy. No dokładnie, więc o tym mowa, że ty pomyliłeś pojęcia, że zachowałeś się jak frajer, to nie jest równoznaczne, dobra, że jesteś frajerem. Dobra, zachowałem się jak pedał. I wytłumaczyłem to od razu, że zachowałeś się jak pedał, ale frajer, ale poczekaj, no, zachowałem się jak pedał. No. Daje się, kurwa, ruchać jakimś pedałem jak ty, kurwa, dlatego, co? Czy coś? Dlatego od razu po tym wytłumaczyłem, że pedał, frajer było jakby synonimem i wycofałem się z tego słowa pedał. Nie wycofałeś się, dalej to brnąłeś. Czyli, później zapytał cię Kanioski, czy na pewno... dalej ty... masz problemy ze słuchaniem. Tak, zachował się jak frajer, jak pedał. No chłopie, jest to na wywiadzie u Kaniowskiego, no nie, co ty pierdolisz za głupoty? Raz? Niech puszczą kawałek wywiadu, chyba mają możliwości. Bo on zapytał cię, czy na pewno ty głupio ci boi. No tak, zachował się jak frajer, jak zwykły pedał. Wycofałem się nie, z nie tego słowa się. Pedał, powiedziałem, nie że to jest się. Jako synonim. Dobra, weź przestań, bo... Z tego co pamiętam, dobra. To później powiedział Don Diego, że cofa to słowo, ale zostaje to pierwsze. No tak, bo zachowałeś się jak frajer. Pedał no, czy frajer? Frajer. Koniec końców, teraz zauważyłem, że ty oddałeś i też, mimo tego, że już się wycofał, ty sam do niego powiedziałeś te słowa. Bo to nie jest. Możecie to wytłumaczyć, to właśnie te zasady, którymi się kierujecie, że skoro on tak powiedział, że teraz już jest, możesz to objaśnić. Jak kogoś przezywa, sam się tak nazywa, proste. Nie spodziewaj się, że aż tak proste to będzie. I to była ojcowska odpowiedź. No to fajnie, że Denis teraz mnie przed chwilą fajnie zwyzywał, to dobrze, że w lustrze tak mówisz. Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Albo Bóg Kubańczykom, takie coś. Oj, ale zostanie z tego i tak rozliczony. Daj już spokój Kubańczykowi, z nim nie powalczysz. Może z moim tatą myślę teraz powalczyć. Nie atencji chciałbym. Już upierdolony. Nie chciałbym. No właśnie, a propos atencji. No propos atencji, słucham, poczekaj. Tak, wypowiedź ci teraz, dlaczego mój ojciec jest atencjuszem, kurwa? No właśnie, jesteś... i kolejny raz tutaj dobra, wychodzi no. To, że nie słuchasz i tam od razu jakieś tam media podłapały zaraz za tobą i wzięły twoją mańkę. Ja nie powiedziałem o twoim ojcu, że jest atencjuszem, tylko zadałem tobie pytanie i powiedziałem, to jest pytanie. Denis, jak nazwiesz teraz swojego ojca, jak nie atencjuszem? Zaraz po tym, parę dni później, poglądałem wywiad z twoim ojcem i uważam, że to całkiem równy gość jest i aż dziwi mnie to, że wychował takiego gamonia jak ty. Życie. No życie, no to pff, życie. Widziałem, Dawid, że chciałeś skomentować, ale się powstrzymałeś w ostatniej chwili.
Jak to jest, że zobacz, z Denisem cały czas dochodzi do konfliktów, czy to z Alanem, czy z Mateuszem, natomiast obaj panowie mówią o tobie per pan, że jesteś równy gość, że jesteś w porządku. Jak sądzisz, dlaczego tak? Bo jestem równy i w porządku. No i takiej odpowiedzi. Dobre, czy to dobre. Właśnie o to chodzi, Alan? Bo ty też zacząłeś mówić bardzo pozytywnie, mimo tego, że zostałeś zaatakowany. Znaczy wiesz, to pan Dawid wypowiadał się też o mnie w porządku, że jestem, nie, że jestem techniczny, że umiem szybko bić, więc nie mam powodu. Może wtedy ostatnio co na konferencji, czy gdzieś to był taki impuls, stanął za scenem, ok, ale w wywiadach, czy tam gdzieś mówi o mnie normalnie, więc nie mam powodu tak samo, żeby się źle wypowiadać o panie Dawidzie, tak więc. Tak więc, jeżeli gdzieś tam pójdzie to za daleko, no to wiadomo, że też się uruchomię, ale na razie nie ma chyba takich powodów, prawda? Ja mam pytanie do Dawida, jakaś styczność ze sportami walki wcześniej, jakieś treningi, czy... No, tak dla siebie trenuję amatorsko. Okej. Jakiś czas dłuższy, czy tak jesteś w stanie przybliżyć? Plus minus od 10 lat. A, czyli coś tam się dzieje. No, ale to... Wygrany turniej, dokładnie możemy poprosić o nazwę? No, Puchar Polski w Szczecinie. A w czym? Pół roku temu. K1. Nie, w low kicku. Właśnie chciałem zapytać Mateusz ciebie i ciebie, Alan, bo wy jesteście z tym powiązani. Jakie to jest osiągnięcie wygrać taki puchar, jak wygrał Dawid? Przypadek. Wiesz, każdy ma swoje góry, które chce zdobywać, nie? I... Chodzi mi bardziej o poziom tego turnieju, jeżeli moglibyście to jakoś... Ja byłem na Mistrzostwach Świata ISKI. Wiesz, dużo też zależy od drabinek, tak? Też zależy od zawodników, bo niektórzy zawodnicy dużo lepsi, na przykład odgrywają, przegrywają gdzieś tam w drabinkach, którzy mają szansę na przykład na finał czy wygranie tego takiego pucharu. To zależy od szczęścia, od dyspozycji dnia, no dużo czynników się składa na takie rzeczy, tak? No po prostu wiadomo, że trening treningiem, ale to zależy właśnie od dyspozycji dnia zawodnika czy od drabinek w pucharze. Diego? Wiesz co, generalnie, no, jeżeli chodzi o Puchary Polski, no to już wiesz, mnie to nie interesuje, nie? Ja wiadomo, no, jeżeli chodzi o kickboxing, sięgam zupełnie dalej, właśnie celuję Puchary Świata, Puchary Europy, Mistrzostwa Świata i Europy i tak dalej, więc to jest zupełnie inna baja. Też wszystko zależy od organizacji, tak, która powiedzmy działa, tak. Światowa organizacja WAKO jest największą organizacją kickboxingu na świecie i jedyną ministerialną w Polsce, tak, więc powiedzmy tam jakieś WKF-y, UFR-y i tam innym podobne, to są po prostu firmy prywatne, które sobie gdzieś tam działają, są też jako organizacje kickboxingu, ale największa jest na świecie WAKO i powiedzmy te WAKO osiągnięcia są najbardziej liczące. Alana, czy to nie jest czasem tak, że ty chcesz ukarać tatę Denisa za samego Denisa, żeby mu coś udowodnić po tym waszym starciu? Tak jak ci powiedziałem, nie łączę tych konfliktów. Ja po prostu, wyszła ta walka tak naprawdę, jak zaprosił proszenie z dupy, no bo no inaczej no nie mogę tego nazwać. Wyszło jak wyszło. Zaproponowali mi naprawdę fajną stawkę, tak więc no, ciężko mi było odmówić. Denis, twój tata wspominał, że to ty namawiałeś go do wzięcia tego pojedynku. Dlaczego tobie na tym zależało? Z tego powodu, że chciałem w końcu zakończyć tutaj Alana karierę i myślę, że jak mój tata z nim wygra, to myślę, że już chyba więcej odechce mu się po prostu walczyć, nie? No to nie zakończysz, nie zakończy. Może... Czekam na rewanż, który tak bardzo chciałeś ostatnio. No to zobacz, zrobimy go, nie ma problemu. Do końca roku mam akurat ustawione walki, kolejna walka na pewno po wakacjach, bo chcę po prostu na te swoje upragnione wakacje pojechać, chcę odpocząć i w końcu, kurwa, naładować te baterie. Tak jak być powinno i ja jestem jeszcze, mówię, jestem otwarty na rewanż z tobą po nowym roku. Cieszę się bardzo. A z jakiego powodu uważasz, że przegrana z twoim tatą zakończyłaby jego karierę? Stary dziadek jestem pewnie dlatego. A właśnie powiem ci, że w ogóle wręcz przeciwnie, Dawid. Ja bym tobie tak... Ty mam czteroletnią wnuczkę, także dziadek, prawdziwy. Małolacik to ty nie jesteś, ale z Gret też nie. Taki kurde... Dobrze mnie wypudrowali. Jak to mówią, Małolat z Gret z mordą Małolata, o tak kiedyś mówili, nie? Z Gret z mordą Małolata. Tak. Tak, chciałem, żebyś dokończył tamto. Dlaczego uważasz, że twój tata miałby kończyć karierę Alanowi, jeżeli by wygrał? Denis też miał zakończyć moją karierę ostatnio. No właśnie, Denis nie dał rady, no to poprosił o pomoc ojca, no. Spokojnie, Denis da radę w sobotę. Co nie dałem rady? Nie dałeś rady zakończyć Alanowi kariery. Miałeś go poskładać, miałeś go zabić. Ale był poskładany. No kurwa, no nie oglądałeś walki? Właśnie nie. No to tylko wiem, że doszło do skutku trzy rundy i było. Ale i co z tego rzeczy do trzeciej rundy? I co w związku z tym?
A ty zawsze się zabić. Wygrywaj zawsze przez knockout, czy na punkty też? Nie, nie, ja przede wszystkim. Nigdy przez knockout nie wygrałeś, bo ty kurwa jesteś lamusem jebanym i tyle. Wygrywasz tylko dzięki temu, że kurwa przeczytałeś swój dobrze regulamin, inteligentnie podchodzisz zawsze do walki w ringu i zawsze klękasz taka panienka, bo się boisz wymian, boisz się mocnych ciosów. I to jest właśnie różnica między nami kolejna. Ja inteligentnie podchodzę do sportu. I nie będziesz klękał, będziesz dopijany, będziesz kurwa. I to jest właśnie ta różnica, że ja inteligentnie podchodzę do sportu, czytam regulaminy, robię to, co trzeba, a ty po prostu jak zwykły chłopek, roztropek, kurczę, sobie bijesz, lecisz tymi cepami. No to zobaczymy, czy te cepy takie będą takie cepy właśnie, jak ty mówisz. No dobra, zobaczymy. 4 czerwca zobaczymy. Pamiętaj, teraz jeszcze może jesteśmy tutaj w twoim świecie, jesteś sobie wyszczekany, jesteś taki groźny, ładny deniszek. W moim świecie to będziesz dopiero po walce. Cisza. Słyszysz? Cisza teraz ja mówię. Jesteśmy jeszcze teraz powiedzmy w twoim świecie i po walce może będziemy w twoim świecie. W moim świecie to będziesz po walce za swoje piłowanie mordą, za swoje szczekanie, będziesz w moim świecie dopiero. Pamiętaj o tym, że wchodząc tylko nie poszedł na policję, kurwa, donieść, kurwa. Pamiętaj o tym, że wchodząc do oktagonu wchodzisz do mojego świata, a tam ja będę i się kurwa zdziwisz, i się zdziwisz, i się przejedziesz. Okay. To ci gwarantuję. Ja i co ci powiesz? Co powiesz po jak się rozpierdolę w pierwszej rundzie? Ja już ci powiedziałem, że nie boję się przegrać z tobą, ale będzie mi bardzo wstyd. To i ci tyle. Będzie wstyd. Będzie ci wstyd. A co będzie? Będzie ci wstyd? Okej. Okay. Okej, okay, to będzie mi wstyd i tyle. No i co? I będziesz się chełpić ty? Jajco. Kurczę, no i widzisz, będziesz miał odhaczonego mistrza świata. Ojej, Dennis, nie, bad boy, król wszystkiego. Król więzienia, tak, posiedział rok, kurczę, no panie, chłopaki się domadzie. Że cię będę tam pytał. Słyszałem, że chłopaki w kryminałach się z ciebie śmieją, że odsiedziałeś, kurczę, niecały rok, popłakałeś do prokuratury i teraz jesteś największym prawilniakiem na wolności. Za te słowa będziesz płakał. Później będziesz poszedł na policję, będziesz papiery podpisywał, bo jesteś takim zwykłym frajerkiem, kurwa. Pamiętaj, nie rób z Wolki więzienia, stary, nie przenoś zasad z więzienia na życie tutaj. Ale powiedz nie? mi, co ja przynoszę z więzienia tutaj? To, że wyzywasz każdego. A siedziałeś w kryminale, wiesz, jakie tam panują zasady? Nie siedziałem, wiesz, nie siedziałem i nic. No bo właśnie ty szczycisz się tym, ale że jesteś. Szczycisz się tym, że siedziałeś, stary. Ale jakie poczekaj, poczekaj. Jakie ty chcesz wartości przekazać swojemu dziecku? Szczycisz się tym, że jesteś kancerem, że siedziałeś? Stary, ja chodzę i mówię, że jesteś siedziałem? Prawilniakiem? Czy to jest powód do chwalenia się, kurwa, no że tak, siedziałem? No tak, tak nie, to wygląda właśnie. Siedziałem za głupotę, kurwa. Tak, za głupotę, się za jakieś tam kradzież na stacji benzynowej, jakieś tam pierdoły. Dobra, tak? Za co? Nie wiem, jakieś tam pierdoły, kurwa, wziąłeś na siebie tam pierdoły. Ale poczekaj. Za czekoladę. Za czekoladę siedziałem, tak? Nie wiem, stary, kurwa, nie wiem. No to po chuj się wypowiadasz, kurwa. Zapierdołem, wiem, że jakoś pierdołem siedziałeś, kurwa, rozpłakałeś się do pana prokuratora, i bo miałeś za duży wyrok, wyszedłeś i teraz cieszysz się wolnością. Co ty pierdołeś za fanu? Jesteś widzisz, największym gitem na wolności. Nie masz pojęcia o tym świecie i właśnie cię skarcę po I tym nie chcę mieć pojęcia o tym świecie, będziesz stary, miał pojęcie kurwa. Po walce. Nie chcę mieć pojęcia o tym świecie, ja chcę przekazywać normalne wartości ludziom. Że chcę wejść do klatki i udowodnić wszystkim niedowiarkom, że cię rozpierdolę w pierwszej lub trzeciej rundzie, obojętnie której, ale wygram 3 punkty przez knockout, byś był już rozjebany przed, nie? Za te swoje darcie mordy, za prucie się, kurwa, masz nie? Zbyt małe jajeczka, masz zbyt małe jajeczka, żeby wszystkim to udowodnić, stary. Ale tobie udowodnię bardzo chętnie, nie mam zbyt małych jajeczek, kolego. Nie musisz mi udowodnić, jak chcesz, to stary, możemy wyjść teraz na solówkę, jak chcesz. Okej, dobra. Ja myślę, że to nie na solówkę. Dobra. No to wychodzimy. Okej. Ale tutaj czy na zewnątrz? Na zewnątrz, spokojnie. No to idziemy na zewnątrz bez kamery. Albo to poczekajmy sobie. Mimo wszystko chciałbym, panowie, żeby ta walka czwartego się odbyła. Ale wtedy nie zarobicie, a czemu? Dlaczego właśnie nie zarobicie? Właśnie ja też tak się zastanawiam, że... Masz moje słowo honoru, żebyś płakał po walce. Będziesz płakał, kurwa. Będziesz bity, będziesz płakał, będziesz prosił się łyżki wody. Panowie, nie będzie solówki w tym momencie, bo chcemy, żebyście zawalczyli ze sobą, ale wydaje mi się, że to jest najlepszy z możliwych momentów, żeby zrobić face to face. Publika, co o tym sądzicie? I panowie, nie zapominam o jednej zasady, za darmo się nie bijemy. Dennis, Don Diego. Dennis, coś chcesz przekazać Don Diego albo Don Diego Dennisowi? Rozpierdolę cię, kurwa. Ja tu trzymam ochronę w razie czego, żeby nie skoczyli. Zwykłym chujem chłodoszczania, kurwa. Jestem ty, gdzie kurwa, chłopie zajebane. Ty nie będziesz, no widzisz. Ale spokojnie, zrobię to w klatce, później cię rozpierdolę. No, spokojnie. Po. Ale nie chuchaj. Nie będę ci bił, nie będę dawał satysfakcji, kurwa. Nie chuchaj mi. Pokażę to w klatce, kurwa, bo co? Okay. Bo co, kurwa? Bo śmierdzi. To chuchaj, nie chuchaj sobie pod nos, kurwa, to nie będzie jebało. No ty mi chuchaj. Frajerzyno jebana. Nie nazywaj mnie tak. A jesteś, kurwa. Ty jesteś. Jesteś. Ty jesteś. I to był face to face Dennis i Don Diego. Cały czas napięcie jest jeszcze. Panowie, jeszcze chwila czy pozycja bokserska? Zostawmy jeszcze chwilę.
A twój tato powiedział, kto kogo wyzywa, tak sam się nazywa. No. Słuchaj, taty, no, stary, bo to mądry gość jest. Czyli jesteś pedałem, masz zachowanie jak pedał, jak frajer. Tak? Ja oceniłem twoje zachowanie, a nie nazwałem ciebie tak. No właśnie, dalej, słuchanie ze zrozumieniem. Chyba na wagary chodziłeś. Ty masz ten problem. W szkole wagary były, nie, o Jezus. Nie, tak, bo jesteś głupi jak but, kurwa. Dobrze, tak, wiemy. Tak, jestem głupi jak but. Nie będę robić się pajaca, nie będę ci bił tutaj. Pokażę to w klatce. Z siebie będziesz robić. Pozycja bokserska. Ciota. To był chyba pierwszy face to face Denisa, gdzie nie poleciały żadne uderzenia. Chcecie zobaczyć rozstrzygnięcie, sobota, nabywajcie pay per view. Dawid, spodziewałeś się tego, że twój syn wytrzyma ciśnienie i nic się tutaj nie wydarzy mocnego? Do mikrofonu, proszę. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o twoją całą relację z Alanem, ja mam wrażenie, że naprawdę tutaj będzie spokojnie i że między wami, mimo tego wszystkiego, co się działo na poprzednich konferencjach między Alanem a Denisem, jakiejś złej krwi naprawdę nie ma. Może się lubimy. Okej, ale... Za kulisami. Ale to jak to się stało w ogóle, że teraz jesteście w stanie normalnie koegzystować ze sobą na scenie? Ale nas nigdy nic nie łączyło, także... No tak, ale sam mówiłeś przed chwilą, że za syna wskoczysz w ogień, tak. Więc na ich konferencjach, przed ich pojedynkiem było mocno i to odeszło w niepamięć? Nie, w niepamięć nie, tylko że no, to jest Denisa spina. Ja nie mogę za Denisa tutaj grać pierwszych skrzypiec. Ja mogę stanąć za nim murem, ale nie będę za niego tutaj nic ogarniał, nie? Alan, ja chciałem cię zapytać o to, jakich słów użyłeś wtedy, bo ani Denis, ani jego tata nie chcieli mi tego, bądź nie pamiętali, aby mi to powtórzyć, że doszło do tej całej scysji na trybunach. Czy ty pamiętasz? Kurczę, tyle się działo od tamtej pory, że nie pamiętam. Mam za nich pamięci krótkotrwałej. Nie, serio, nie pamiętam. Nie pamiętam, co tam się to działo, bo to się działo tak szybko. Jedyne, co pamiętam, że mój menadżer stanął, kurczę, też w mojej obronie z tego względu, że miałem tydzień później walkę, tak więc... co, no kurczę, no tyle się działo, że mówię, że no nie pamiętam. No kurczę, czas chyba obydwoje czekamy na tego czwartego, tam przymówią pięści. I wiem o tym, że będzie naprawdę dobra bitka. A jak oceniasz to, że to Dawid jest tak dużym faworytem? Właśnie chciałem też o tym powiedzieć. Cieszę się, że znów przychodzę, znaczy nie, że znów, że tym razem przychodzę z roli underdoga, że nie ma takiej presji na mnie, że ja coś muszę. Tak jak ostatnio powiedziałem, że tak naprawdę nic nie muszę. Ja naprawdę nic nie muszę, bo dużo tak zwanych, jak ja to powiedziałem, kanapowców siedzi, kurczę, przed monitorami, przed telefonami, przed laptopami i najlepiej, wiesz, pierdolić, kurwa, sprzed takiego komputera, przed telefonu, o, coś tam przegrałeś, coś, że powinieneś wygrać i tak dalej. Tak naprawdę, nie, szacunek jest za to, że wychodzi się do klatki, bo cała to otoczka, bo jak było to w Krakowie, zajebiście odebrali mnie w Krakowie ponownie, za co im bardzo dziękuję, bo to było coś niesamowitego, ale tak jak mówię, że samo wyjście do klatki to już jest naprawdę coś, bo to jest taka presja. Akurat wtedy miałem taką presję w ostatniej walce, że ja nawet narożnika nie słyszałem. Tak wiesz, no to mówię, też zależy od dyspozycji dnia. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko pójdzie tak, jak sobie założę w głowie, bo tak naprawdę ja przegrałem sam sobą, bo mi głowa po prostu nie wytrzymała, nie? Za duża presja z ludzi, że kurde, każdą mi wiadomości, musisz. Ja naprawdę nic nie muszę. Ja zapierdzielam, robię na sali swoje i tyle. Ja wiem, że mam umiejętności. Na treningach mówią, kurczę, ludzie, że bardzo dobrze mi idzie, tylko teraz druga umiejętność, przerzucenie to do klatki. Serducho przede wszystkim pokazałeś też ostatnio. Też. Bo sądzę, że ja tą ostatnią walkę wygrałem, bo przeleżeć, kurczę, drugą rundę, to jest, wiesz, przytulić się, to naprawdę, kurczę, to nie jest walka. Ja wtedy, kurczę, wiesz, przesłupowałem go, napierdziałem w tym parterze, a przeleżeć i przytulić, to jest całkiem, kurczę, wiesz, to jest gówno, tak naprawdę. Która to walka będzie? Która to będzie teraz twoja walka? W tym półroczu? Tak. A czy ogólnie, tak? Już, kurde, nie jestem w stanie fight. Nie wiem, musiałbym to zliczyć, wiesz. Znaczy ogólnie miałeś bardzo dużo walk w swojej karierze, natomiast właśnie dla też... Dawida... To będzie taka pierwsza przy pełnej hali i dlatego jestem też trochę zdziwiony tymi kursami, że jest aż tak... Ale ja się cieszę, że ja wychodzę z roli underdoga, bo ja nie mam takiej presji. Okej, a uważasz, że słusznie zostało to tak rozdzielone? Nie mnie to oceniać, o tak. Ja nie jestem... Ja nie do końca ja tak się uważam. Nie bawię w hazard, ja nie jestem bukmacherem, więc... Ja uważam, że tu jest właśnie, no... Ja się nie spodziewałem takiego stawiania kursu właściwie. Pomyliło się coś komuś może. Nie wiem, o czym mówię teraz. Że pomyliło się coś komuś.
A, okej, czekaj, teraz, w sensie ja się nie spodziewałem takiego, no bo mimo wszystko jako debiutant wychodzisz teraz, Dawid, i zawsze wiadomo, że jest ta presja, która ciąży nad debiutantami. A w ogóle ciebie teraz, czy czujesz taką tremę, presję, kiedy widzisz tyle osób przed sobą, a na Ergo Arenie zobaczysz ich kilkanaście tysięcy? Czuję. To po jednym słowie, to teraz drugie jakieś poproszę. To też jest ciekawe właśnie, Dawid, pytanie do ciebie, bo to też wiadomo, czy to jest w ogóle twoje pierwsze zetknięcie jakby z medialnym światem, nazwijmy teraz te wywiady, jesteś w oktagonie, gdzie będzie oglądało cię no, duża ilość ludzi i czy nie czujesz chociażby z tego powodu presji, albo przed kamerą się tremujesz, czy coś na ciebie w tej nowej sytuacji w jakikolwiek sposób wpływa? No szczególnie dzisiaj się bardziej tremuję niż pewnie do walki, jak będę szedł, ale już chyba się przygotowałem do tego na ostatnim heliku, nie? Jak już mnie tam zawinęli do dwóch czy trzech wywiadów, to już chyba... Okay. Gdybym wtedy nie poszedł, to dzisiaj by mnie tu nie było. Ty masz już obycie z kamerą, tak, Alan? Więc tobie właściwie tutaj... Czy wiesz, no mam też, no właśnie, co tu dużo mówić, no. Znowu wychodzę do tak naprawdę sporo cięższego za zawodnika, znowu widzisz, tam jest cięższy. No nie, tak, sporo. Jakaś leżąca wagi? Ja mam 85 kilo, pan podajże do 92, musi mieć 92. Mam dzisiaj 92, ale nie muszę mieć 92 chyba. Czy ty w tym oktagonie też będziesz mówił per pan? Nie, no tam już wiadomo, no, tam już przejdą. Jest starszy, ja mam szacunek. Ale to jest po prostu, miłe, nie? Zróbcie brawa dla Alana z tego tytułu. Natomiast Diego, kiedy staliście przy face to face, no jutro są między innymi rundki właśnie Alana z Dawidem, więc zapraszamy was tak samo, może tam coś się potoczy inaczej. Diego, w twoją stronę poszło bardzo dużo niefajnych słów. Jak ty do tego podchodzisz? Życiowych. Jak powiedział przed chwilą Denisa, ojciec, kto kogo wyzywa, tak sam się nazywa, podtrzymuje. Spływa to po mnie, stary, wiesz. Generalnie wiesz, jak to jest, nie? Gdy walniesz w stół, to nożyce się odzywają. Gdy mówisz... Gdy Denis mówi takie rzeczy, no mówię, po mnie to spływa, odbija się, nie? A Denis na takie rzeczy reaguje, bo wie, że jest taki, a nie inny. Okej, fajnie. Chcesz odpowiedzieć, Denis? Fajnie! Ja mu odpowiem po. No właśnie, o co... W klatce mu udowodnię, że się grubo pomylił, ale po mu udowodnię i po naprawdę będzie płakał. Pamiętaj, że tam wchodzisz do mojego świata. Dobrze. To jest mój sportowy świat. Dobrze, to ja wejdę, ale ja z niego wyjdę o własnych siłach. No tutaj, Diego, możemy wyczuć taką nutę negatywnej emocji, że po walce coś się jeszcze będzie działo. Czy ty się tego w jakikolwiek sposób obawiasz, czy nie myślisz o tym, bo to chyba teraz to wszystko wyniknęło, tak? A czego mam się obawiać, stary? No. Zobaczysz, nie masz pojęcia o tym świecie. No właśnie, tak jak mówisz, nie masz pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Dlatego ci pokażę troszeczkę tego świata, tego trochę innego. No dobra, pokażesz, no i co? No, i będziesz się szczycić tym później dalej, tak? To będzie takie twoje ostatnie pyskówki. Takim chcesz być właśnie, kurwa, takiego urabura z siebie robisz, chyba. Właśnie, nic, walka w klatce rozwiąże konflikt między panami. Nie rozwiąże, nie. Stary, nie rozwiąże żaden konflikt. Za te słowa nie ma takiej możliwości. Tak. No widzisz, a ty możesz mi od kondonu, od frajerów, od pedału wyzywać, jest okej. Okay. Na konferencji tak. Nie ubliżyłem ci ani razu. No widzisz, czyli dalej wychodzi to, że skoro inni robią coś, to ty też ani razu. Tak? Przez twoje wywiady, przez twoje docinki, przez twoje obraźliwe słowa do mnie, pożałujesz tego. Aha, czyli ciebie nikt nie może obrażać, każdy ma cię publicznie przepraszać, bo ty jesteś, no pan kurczę, no Denis, bad boy, kurczę, a ty, no to już do każdego możesz sobie rzucać. Ty może aktorem jakiś będziesz, Może będziesz sobie rzucać do każdego wyzwiskami, każdego będziesz odpływać, ja obrażać. Ale ja nikogo nie obrażam bezpodstawnie. Kogo obrażam bez powodu? Wszystkich dookoła. Ktokolwiek wyrazi opinię na twoje zdanie, to dobrze, już od razu będziesz musiał być głupi. Podaj przykład mi dwóch osób. No nie wiem, no masz te, nawet ostatnio te twoje, kurczę, jakieś akcje, że będziesz bić Arka Tańcule i tam jego tego ziomeczka. Za to, że wyrazili zdanie, opinię na twój temat. No widzisz, bo jesteś tak tępy, tak mało inteligentny, że nie rozumiesz. Wszyscy zrozumieli. 90% zrozumiało, o co chodzi, a ty no nie. No właśnie, 90% twoich odbiorców nie, chyba. Nie, no to wychodzi. Dobra. Po prostu jesteś kretynem i już zamknij japę. To kogo wyzywa, tak sam się nazywa, się nie? No bo stary, przewyższam o 10 leveli twój poziom intelektualny i po prostu jesteś, malutki nie, tutaj w tym nie. Wszystkim. No, nie, no co jesteś, ma ci powiedzieć, jesteś stary? Jesteś zakomany, jesteś zwyczajnym farmazonem i tyle. No, ty tylko pisać potrafisz, no jak właśnie na tych relacjach swoich wszystkich i tak dalej, ale to wydaje mi się, że chyba ktoś ci pisze te komentarze, bo tam zbyt mało... Nagle po tej całej naszej spinie przestałeś błędy ortograficzne popełniać i tak dalej. Ja nie popełniam w ogóle błędów ortograficznych. Akurat widziałem parę twoich wpisów przed i no po to, tej no całej spinie. Robię błędy, no to właśnie. Nie popełniał błędów ortograficznych. No tak. W ogóle.
Czy wiesz co, Denis? Mówiłem ci, że chodziłeś na wagary na języku polskim. Ja też słyszałem od kilku osób, że nagle zacząłeś bardzo ładnie pisać. Nie wiem, jak było wcześniej, ale no dużo osób zaznacza, że Interpunkt liczył do prokuratora. Ja ci powiem, jak to wygląda, słuchaj. Trening czy nie mistrza, nie? No nie, tak. Ja ci powiem, jak to wygląda. Ja za bardzo są impulsywny, jak się wkurwię, to naprawdę nie potrafię złożyć zamku, jestem tak wkurwiony, że co drugie sobie przeklinał, rozumiesz? No jak patrzę na jego rejda, mnie kurwica bierze, nie? Ale jak się uspokoję, potrafię normalnie się wypowiedzieć, jak normalny człowiek. Ale taki kondon się pruje, nie potrafię na niego kurwa patrzeć i normalnie zdania składać, rozumiesz? No i widzisz, a walce jeszcze będziesz musiał myśleć i walczyć. Nie, stary, kurwa, to za dużo będzie dla ciebie, stary, o to się nie ma. Ale i tak jestem zaskoczony, ponieważ to był chyba twój pierwszy face-to-face, gdzie nie doszło do żadnej bójki. Drugi, bo ostatnio też nie było bójki. Drugi w takim razie, a ostatnio zapowiadałeś, że jeżeli cię nie przeprosi w żaden sposób Diego, to nie odpuścisz tego. Nie, wytłumaczył się ze słowa, że obraził mnie od fraja, odpowiadał, wytłumaczył się, także nie miałem podstawy go uderzyć. Diego, fajnie, że w końcu zrozumiałeś. Cieszę się. A jeżeli chodzi o MMA, to kogo to bardziej premiuje, ciebie czy Denisa? W twoim mniemaniu, a potem to samo pytanie do Denisa. Jeszcze raz powtórz. Że chodzi mi o formułę walki. Kogo to bardziej premiuje? O, kurczę, trudno tutaj, wiesz, jednoznacznie stwierdzić, wiesz, ja mam bardzo dobrą stójkę, parter mizerny, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, wiesz, ja mam bardzo dużo atutów po swojej stronie właśnie, czy szybkość, wydolność, właśnie praca na nogach, dobrze, wiesz, dobrze boksuję, dobrze kopię przede wszystkim. Może ten parter jest dość słaby, ale nie na tyle słaby, żeby Denis sobie mógł sobie pozwolić tam na wszystko. Ty w tej walce tym razem nic nie będzie twoim atutem. Niczym nie będziesz przeważał, niczym. Ani szybkością, niczym, naprawdę niczym. No. Okay. Pamiętaj, że takich specyfików jeszcze nie wymyślili, żebyś nadrobił w te kilka miesięcy całe moje życie sportu walki. Ja sobie dopiero dzisiaj uświadomiłem to, stary, że ja ćwiczę sporty walki tyle, ile ty żyjesz. 25 lat siedzę w tym gównie, więc... To szacunek, szacunek. Więc wiesz, fajnie. Okay. Wiesz. Tak, tak. O, tu on od 5 roku życia, także też prawie 20. No to... Tak, tak. Natomiast Denis, jak ty uważasz MMA, bo wiele osób twierdziło, że gdyby twoja walka z Alanem była w MMA, to skończyłaby się dużo szybciej. Czy MMA jest właśnie dla ciebie lepsze niż K1? Wystarczy, żeby były piąstkówki, to by się skończyło w 30 sekund. Czy uważam, że MMA jest dla mnie lepsze? To walki z Kubiszynem? Tak. Dlatego, że on, obejrzycie sobie, albo nie, nie będę promował, Denis, nie będę Denis, promował, nie będę promował tej federacji. Denis, po prostu obejrzyjcie, po czasie nie trzeba obejrzyjcie przerywać. Obejrzyjcie sobie jego walki i zobaczcie, jak klęka cały czas. MMA dlatego, że Denis pcha ciosy, a nie bije, wiesz, i on odpycha, przewraca na ziemię i wtedy chce skończyć. Okej, okay. No to zobaczymy 4 czerwca, czy będę pchał. Jak będziesz padał po tych ciosach, za każdym razem. Tak, będę padać i wstawać, jak Wańka wstańka, nie, a ty będziesz się wkurwiać. Nie, już nie wstaniesz, to już ci nie pozwolę wstać. No, zobaczymy. No. Alan, natomiast ty coś chciałeś powiedzieć w momencie, kiedy Denis powiedział, żeby ci skończyło szybciej. O piąstkówkach i mocnych ciosach, tak też zauważyłem. Znaczy, jeżeli chodzi o moje piąstkówki, czyli o nasze piąstkówki, które będą po nowym roku w nasz rewanż, no to na pewno to się nie skończy szybciej niż 30 sekund, tak jak obiecuję. Zresztą chyba może to idealna opcja dla bookmacherów, żeby one można będzie obstawiać. Ja myślę, że po tej walce, no to jak zobaczysz, w jakiej jestem formie, to myślę, że nie będziesz chciał rewanżu. Tak mi się wydaje. Wierzę, że się nie boję. Ja wiem, że wyjdziesz do walki, ale po prostu nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek sens, bo ja już z tej formy nie wyjdę, będę z dnia na dzień się rozwijam teraz. Denis, właśnie opowiedz o tej formie. Co właściwie w tej formie się polepszyło, na czym większy nacisk kładłeś? Już nie będę ten sam ja, jak walczę z Alanem i poprzednich moich... A ile tego teścia już bijesz? Ile tego teścia bijesz? Prawie nic. Lepszego żartu to ja dzisiaj nie słyszałem. I farmazonu jednocześnie. Co ty dlaczego farmazonu? No bo bijesz teścia i inne specyfiki jakieś tam. Słuchaj, uchem, a nie brzuchem, powiedziemy. Troszkę. No. To jest różnica, kurwa. No tak, no i co? Jakieś 2 centy. Co drugi dzień. Cokolwiek to znaczy. Alan, ja widzę w ogóle, że uspokoiły się twoje relacje. Nigdy już nie spodziewałem się, że będziesz siedział przy stole z Denisem i tu będzie kulturka, klasa, nie obrażacie. Chyba te CBD od kanabisu, które dostałem i makadami sobie serdecznie ale... bo dobre, fajnie mi tu w ogóle nawet wycinowało. Tego spięcia w powietrzu w ogóle nawet nie ma. Tak, tak jakby wszystko się uspokoiło. Zneutralizowane. Kujowy prowadzący. Nie. Się wdychali. Bo nie, słuchaj, powiem ci tak. Zresztą druga już jest, wiesz, sobota jest walka, ja już też mam, już myślałem, jestem 4 czerwca, już chcę tą sobotę, chcę, żeby to było wszystko za mną, bo naprawdę, to jest, kurde, wiesz, co chwilę się bije, jest presja, jakby nie było, no co chwilę się bije i chcę już po prostu sobie gdzieś pojechać, naprawdę, chcę już gdzieś sobie pojechać i mieć to za sobą.
chcę dać przede wszystkim dla widzów dobrą walkę, bo to będzie K1. Mimo tego, że pierwszy raz się będę bił w K1 na małe piąskówki. Tak więc na pewno damy tutaj dobrą walkę. Generalnie bardzo fajna formuła, K1 na małe rękawiczki, tam w stylu One Championship, nie? Że tak, właśnie, to, no, tak, mocne, jak to jest stosik. Zastanawiam się, czy te konflikty naprawdę... To co publika chyba lubi, bo mało przychodzą na taką galę właśnie frykową, no nie wszyscy rozumieją ten parter, prawda, i te przytulanie się, wiadomo, tak? Dlatego kibice, dla kibiców K1, tym bardziej, że na takie małe piąstkówki, to będzie naprawdę fajne widowisko dla oka. Nie boisz się, że podczas walki z Dawidem Denis wleci do oktagonu, gdyby coś szło, nie pomyśli taty? Ja będę siedział w szatni i nie będę oglądał walki. No tak, ale wiesz, dopytajmy na wszelki wypadek, jestem ciekawy, czy nie masz w ogóle takiego przeświadczenia w głowie, że coś się może takiego dziwnego wydarzyć, albo nie wiem, skończy się walka i nagle zobaczysz Denisa przed sobą w oktagonie. To co, będzie druga walka? Ja pytam ciebie. Ja mam swojego przeciwnika, na tym się skupiam, a co będzie, nie gdybajmy, tylko róbmy swoje, zajmijmy się po prostu tą walką i ja jestem skupiony tutaj na panie Dawidzie, więc mi tyle. Dawid, kto jest lepszy, ty czy Denis? Denis. Denis, kto jest lepszy, ty czy tata? Równi. Czyli co mamy wyciągnąć z tego równania? Diego, jak myślisz? On nie myśli. Pomidor. Okej, ale ty zazwyczaj, kiedy mówisz o umiejętnościach... Niech ktoś wymyśli. Jakiś farmazon znowu. Dawaj. Zazwyczaj, jak mówisz o umiejętnościach Denisa, to raczej mówisz tak, jakby on niewiele potrafił. Pokazujesz, że ty masz zdecydowanie lepszą stójkę, jeżeli chodzi o technikę, niż on. Dlaczego tak jakby, nie doceniasz jego umiejętności? Nie, to nie jest tak, że nie doceniam jego umiejętności, tylko po prostu je dyskredytuję, wiesz? Na zwyczajniej świecie Denis próbuje obnażać moje jakieś tam rzeczy, mówi, że jestem słaby, że mnie rozjedzie i tak dalej. No ale nie, to przecież nie to powiedziałem, jest, że przecież... nie, nigdy nie powiedziałem, że jesteś słaby. Zawsze mówiłem, że jesteś zajebistym zawodnikiem, mocnym i będzie to moja najcięższa walka w życiu, dobra, więc nie gadaj głupoty. Dobra, ale że rozdrepczę cię jak żabę. Słucham? Ale że rozdepczę cię jak żaby. Tak, ale jesteś dobry, no tak i, mówi. No to zwracam, tak. No nie mówię, że jestem słaby, masz rację. Piąty raz już dzisiaj zapalę na kłamstwie. Ludzie sobie zobaczą to jeszcze raz na powtórce i piąty raz już gadasz farmazon, chłopie. Dyskredytował moje umiejętności i wiele rzeczy. No po prostu, nigdy, ja stwierdzam nigdy. Fakty. Powiedz kiedy, podaj jeden przykład, kurwa. No przed chwilą powiedziałeś, że mnie rozpierdolisz w tej klatce, ale kurwa, i nie wyjdę o swoich siłach, stary. To jest dyskredytacja moich umiejętności. Rozumiesz to? Ty znasz pojęcia, słowo, które mu wymawiasz, stary? Czy musisz wrócić do podstawówki? Chuj ci w dupę. No właśnie, chodzi o to, stary, że ty nie masz bladego pojęcia, o czym ty mówisz. No i właśnie o to chodzi. Czyli jak klasyczna... Panienka się zachowałeś, nie mam argumentu. Jak panienka, to będziesz leżał w klatce i tylko prosi, żeby sędzia przerwał. O, a jednak odezwał. A jednak dobrze, kurczę, trafiłem w tą panienkę, bo się odezwała. Odezwała to się ty, kurwa, cioto pierdolona. Bez honoru, bez zasad. Cipo zwykła, kurwa. Siedząc już? Jako cipo. Skończyłeś już? No nie. No to jeszcze trochę powiedz. Po co? No bo do lusterka mówisz, ja ci mówiłem. No mówię do ciebie. Wszystkich swoją miarę mierzysz. Mówię do ciebie. Stary, normalnie jesteś, kurwa, okropny. Dole, jakim ty jesteś aktorem, do tego Mateusz. Taki farmazoniarz, kłamca, kurwa, ja nie mogę na ciebie patrzeć. Ten twój szyderczy uśmiech, kurwa. Naprawdę, kurwa, chcę, żeby do tej walki doszło, żeby ludzie zobaczyli, że naprawdę potrafię. Że naprawdę potrafię i cię rozpierdolę jak żabę, nie? Okej. I tylko dzięki, i tylko dlatego dojdzie do tej walki. Denis, bo nie mogę na twoją mordę fałszywą patrzeć. Denis, kurwa. Obudź się, zesrałeś się. Kurwa, ty jesteś obrzydliwy, chłopie, ja pierdolę, ty. Takie tematy to możesz, kurwa, tam ze swoimi kolegami, kurwa. Mateusz, bo ty jesteś w ogóle taką oazą spokoju. Zauważyłem, że ciebie praktycznie nic nie rusza. Chciałem cię właśnie o to dopytać, czy faktycznie aktor, ty po prostu aktor. Masz taką tarczę, że nie dostajesz tego, czy już wewnętrznie cię trzęsie i chciałbyś się rzucić, no ale wiesz, że nie wypada albo cokolwiek. On nie miałby się rzucić, to jest po pierwsze. Znaczy, wiesz, generalnie... Słuchaj, to jest taki, poczekaj, to jest dobra, taki kondon, powiedz, no, który powiedz, obraża na wywiadach od frajerów, od pedałów. Parę dni temu widziałeś mnie na nagrywkach i co? Siema, Denis?
Co no to tak, kurwa było? Podałem ci rękę, tak. Ale jak, ciśniesz mi od frajerów, od pedałów, czy coś? To już wyjaśniliśmy, ale że powiedziałem ci, że zachowałeś się jak frajer. Znowu wracamy do punktu teraz wyjścia. Teraz wyjaśniłeś. Tak. Zobaczyłeś mnie, tak no się obstałeś czas... w przejściu, że siema Denis. No bo cały czas w mniemaniu moim... Jesteś zwykłą pałą bez honoru i tyle. Cały czas w mniemaniu moim zachowałeś się jak frajer, a to nie jest równoznaczne, że jesteś frajerem. I co było dalej? Nie przerywaj mi. I co było dalej? Jak się mijaliśmy? No tak, powiedziałeś... Powiedziałeś właśnie, że podasz mi rękę dopiero wtedy, kiedy cię publicznie przeproszę. I teraz, bo jest okazja, publicznie, tak, o, może jeszcze wstanę. Proponuję na środek, chodźcie, jeżeli chcesz wyciągnąć rękę do Denisa. Na kolana klękaj. Denis mówi, że przyjmiesz przeprosiny, więc myślę, że chodź. Na kolana musi klęknąć, kurwa. Mordo. Klękniesz? Chyba trochę przesadzasz, co? No, jedyne za co mogę cię przeprosić, to to, że właśnie udostępniłem tą naszą prywatną rozmowę. Zachowałem się tak samo jak ty, ale idąc twoim tokiem rozumowania, no to znaczy, że mogłem to zrobić, tak? Bo skoro chłopaki, jak ty mówisz, że chłopaki piszą do prokuratury, to ty też mogłeś to pisać, bo okazywałeś skruchę. Tak. Skoro ty pokazałeś swoją prywatną rozmowę z Denisem, nie z Denisem, przepraszam, tylko z Wasylem, to znaczy, że ja mogłem w twoim mniemaniu pokazać naszą prywatną rozmowę. Ale zachowałem się chujowo, zachowałem się jak gamoń i za to cię przepraszam. Tylko i wyłącznie za to, że zachowałem się tak jak ty. Subcio. Nie, no to się nie witam, kurwa. No ale to... ci ręki nie podam. Okej, okay, dobra. Za te swoje słowa. Na razie. Denis, a jeżeli on cię przeprosił, to ty nie zamierzasz w ogóle za swoje słowa? Ja mu już ręki nie podam dożywotnio, no kurwa. Po warto sobie i tak porozmawiamy. To kara ci nie ominie, gościu. Za twoje szczekanie, za twoje prucie się, teraz... za obrażanie mnie. Nie ma takiej możliwości. Poczekaj. Denis wydał na mnie wyrok ulicy. Ale posłuchaj. Dożywotni zakaz podania ręki. A chuj, nawet mi się nie chce komentować, kurwa. Ja nie jestem taki, że się będę wyzywał, później sobie rączki będę podawał, się będę całował, kurwa, jakby wszyscy tam, kurwa. Znaczy wiesz co, Denis, powiem jak fajcie, kurwa, jest, się cisną, kurwa, się plują, się wyzywają, kurwa, później sobie rączki podają, kurwa, ja pierdolę. Oj, Denis. Znaczy Denis, tak całkowicie szczerze, trochę mnie tym zaskoczyłeś, bo powiedziałeś, że jak cię przeprosi... Ale jakbym mnie przeprosił, ale... Nie klęknąłem na kolano. To było jeszcze jakiś czas temu, kurwa. Jeszcze jakiś czas temu. Namartwiło się po prostu. I ale ta parowa, teraz... odkąd powiedziała, że ten frajer z pedał, jest skończony, kurwa, dalej, jest skończony. Kurczę, drąży to samo. Nie ma takiej możliwości. Dalej drążysz jedno i to samo. Stary, zachowałeś się jak frajer. Gdyby nie ten wywiad, ja bym ci podał rękę. Gdyby... Ale nie zasługujesz na to, bo jesteś zwykłą pałą. Gdyby babcia sraczki nie miała, to byś się zsikała, stary. No, weź do kabaretu może, kurwa, iść tam jest twoje miejsce. Nie. Tu jest moje miejsce. Kurwa, nie jesteś kabareciarz jebany. Tu jest moje miejsce. No właśnie, ma popę z siebie. Nie. Całkiem jest popę z siebie. Po tej walce już tu nie będzie do ciebie miejsca. Po tej walce już tutaj nie ma do ciebie miejsca. Malik, to chyba naprawdę muszę wrócić do tego tematu. Dziękujemy ci, stary. Denis, zajmij miejsce Malika. Rozpierdolę cię i cię już tu nie będzie, zobaczysz. Bo jesteś kurwa stypiarzem, głównym kabareciarzem, obudź na kabaret wypierdalaj, kurwa. Obudź się i przeproś, do tego jesteś farmazonem. Ludzie, obejrzycie sobie jeszcze raz konferencję. Na piątym kłamstwie ja cię zapałem. I to jest właśnie wyrok ulicy. Okej. O kurwa, jakie śmieszne, się nie poszaj, ty. Co ty, kurwa, z czego drżysz? Co, kurwa, głupio ci teraz, czy co? Z siebie się śmiejesz? A ja zapytam Dawida może. Niego, kurwa. Dawid, mam do ciebie pytanie jedno. Jak ty postrzegasz ten konflikt? Teraz nie można się śmiać, ty, bo teraz przychodzą ludzie, żeby poglądać. Sorry, Alan, można się śmiać, ale Dawid, czego? Dawid, powiedz mi, jak ty ten konflikt odbierasz i co jakby myślisz o tym nieprzyjęciu przeprosin przez Denisa? No tak jak powiedział, no już przegiął i już za późno. Ja to mam przeprosił go tylko za co innego, przeprosił go za listy, nie za resztę, nie? A tu bardziej chodziło o te ubliżanie wszystkie, już o te listy to tam było już dawno, wiesz, to już nieprawda. Minęło. Wszystkie wartości i w ogóle swoje zasady macie identyczne, bo mam wrażenie, że o co się was nie zapyta, odpowiadacie tak samo. Znaczy nie identyczne, no czasami się różnimy w swoim podejściu do życia, czasami bardzo często nawet, nie? Także on potrafi się obrazić, wyjść z domu i za dwa dni nie gadać ze mną, nie? Bo ja mam inne, on ma inne. Ale akurat w sytuacjach takich awaryjnych, no to ojciec za synem, syn za ojcem, nie? Jasne. Jak wyglądały wasze kłótnie? Ja nie wnikam, o co on się kłóci, po prostu jeżeli... No, to jest syn, nie? Jak wyglądały wasze kłótnie domowe, zanim Denis się wyprowadził z domu i był jeszcze młodzieniaszkiem, bo to jest, myślę, ciekawy temat. Nie pamiętam. Dawaj na ulicę. Nie, ale było kiedyś tak, żebyście faktycznie się ostro między sobą poszarpali? Nie. Nie, nigdy. Klasa. To się nazywa szacunek i klasa. Natomiast Alan, ty siedzisz w telefonie, a ty masz tutaj rywala do pokonania. I masz dzisiaj? Czwartego. Dzisiaj?
Czwartego. Ja w ogóle też, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że też specjalnie obdarzasz Dawida tak ogromnym szacunkiem, żeby znowu nie wejść w ten wir konfliktu z, dlaczego? I wyzywania dlaczego? Ja gdzieś tam ktoś wszystko korzystałem, okrzyknął mnie tym największym zadymiarzem, ale to też, wiesz, to też wychodzi, nie to, że ze mnie to wychodzi, tylko to się samo nakręca. Od Denisa zaczęło się, że zaczął mnie obliżać w internecie i tak to, kurde, spirala się nakręciła, tak? A tutaj, ten już, co? Tutaj z panem Dawidem nie mamy... Ciągnij pałę, Leszczu. Co? Do mnie mówisz? Do siebie, nie do ciebie, mówił do ten, konta na obok. Mówił ten. Bo się wpierdala. Chce się show zabrać. Ten, tutaj pan Dawid nic na mnie nie gadał, ani jest w internecie, faktem ruszył, kurczę, za Denisem i po prostu i to będzie miało koniec 4 czerwca i to będzie miało koniec naszego konfliktu takiego, nie? Damy dobrą walkę. Zobaczmy to na face to face w ogóle teraz. Tak, zobaczmy tego. To. Panie i panowie, Alan i Dawid Załęcki face to face. Coś macie sobie do przekazania? Ja nie. Do zobaczenia 4 czerwca, w sobotę. A nie, bo jeszcze jutro się widzimy. Mogę. Dopóki syna nie wie. Czyli co? Dopiero po jak z nim wyjaśnię. Dopiero jak. No, rozumiesz. Chciałem być kulturalny, ale widzisz. Dobra. No i dobra, spoko. Solidarność. Dobrze. Jutro rundki Alan i Dawid. A jeszcze zapytam, jak musi to wyjaśnić z Denisem, żebyście mogli sobie podać ręce, bo to były twoje słowa, że nie podasz, dopóki sobie nie wyjaśnią? No normalne, nie? Jeżeli się z nim pogodzi i będzie okej, no to i ja będę z nim. Jak nie, no to trudno, stoję za synem murem. Będziesz Alan próbował, czy kompletnie nie? Znaczy, no wiesz, czeka nas jeszcze jedna walka. No i wtedy to reszta się okaże, tak? My robimy swoją walkę, ja jestem skupiony na razie na 4 czerwca. Z Denisem zrobimy pewnie po nowym roku, jak ja swoje walki wypełnię i ja jestem otwarty na resztę. Panowie, ostatnie 10 sekund face to face. Spójrzcie sobie głęboko w oczy. I już w sobotę walka. Pamiętajcie o zakupie pay-per-view, jeżeli chcecie zobaczyć walkę Dawida Załęckiego z Alanem Kwiecińskim. I pozycja bokserska. Wielkie brawa, Alan i Dawid! Skoro były już przeprosiny publiczne od Mateusza, tutaj twój tata poruszył temat, Denis, że też musiałbyś zostać ty przeproszony albo, nie wiem, pogodzony z Alanem, żeby mógł on podać mu rękę, mówię o twoim tacie. I teraz pytanie, czego ty byś oczekiwał od Alana, żebyście się mogli pogodzić? Nie chcę mi się już publicznie tego roztrząsać. Ale istnieje coś, dzięki czemu wy moglibyście zbić pionę, a właściwie podać sobie w ogóle rękę? On wie i zostawmy to tak. Jak zdecyduje się podejść, pogadać, podam mu rękę. Jak wie, o co chodzi, także... Kończymy panel i zapraszamy do studia. Dokładnie tak. Jak zakończę to kulturalnie. I jesteśmy po trzecim niesamowicie ognistym panelu. Rzeczywiście był to panel podwyższonego ryzyka.